W ubiegłym roku skończyliśmy inwestycje, wybudowaliśmy dwa silosy po 285 ton, razem pojemność 570 ton i na tym nie poprzestaliśmy, bo chcieliśmy dojść do magazynu zbożowego na miejscu około 1000 ton, trochę z przechodem. Co w tym roku postanowiliśmy rozbudować, zresztą to było w zamiarze już wcześniej, rozbudować na ponad 1000 ton, bo chcemy zrobić nowoczesną wytwórnię pasz, bardzo nowoczesną. I pierwszym etapem było zrobić bardzo nowoczesny magazyn zbożowy. Te dwa silosy już w tamtym roku zostały zainstalowane, duże, a w tym roku postanowiliśmy ze względu na to, że warunki nie są zbyt sprzyjające, susza w tym roku, trochę baliśmy się potężnej i dużej inwestycji, wybudowaliśmy tylko dwa silosy, gdzie cztery silosy są w planie. Mamy projekt, mamy wszystko na cztery silosy, ale w tym roku zrobiliśmy tylko dwa. Ale zainstalowała to firma Consil, przygotowała, również wyposażyła we wszystkie urządzenia, zasuwy, rozdzielacze, żmijki, podajniki. Zostało to wszystko zmontowane, zainstalowane. Firma Kamp z Mikstatu podjęła się pełnej automatyki naszych silosów. Z czym jest związana pełna automatyka? Pełna automatyka jest związana z automatycznym zapełnianiem silosów i automatycznym opróżnianiem. Ze względu na to trudne zadanie, bo to było bardzo trudne, zobowiązujące zadanie, syn również jest po Politechnice, po teleinformatyce, razem wspólnie siedliśmy i zadaliśmy firmie zadanie, żeby to nam zrobiła. Działa to w ten sposób, że za jednym guzikiem, obojętnie który silos chcemy napełnić, naciskamy guzik i kosz przyjęciowy, przyjeżdża transport, wysypuje i trafia w ten silos, który chcemy. Czy to jest silos 1, 2, 3, 4, te mniejsze silosy, mamy silos 1, 2, 3, 4 lub te duże silosy z tyłu A i B i naciskamy guzik 1, 2, 3, 4, zboże leci do tego silosa. Gdy chcemy opróżnić silos, to albo naciskamy, że ma lecieć z 1, 2, 5 silosa do wytwórni pasz, albo na przykład jeśli mamy jakieś zboża nadmiar, chcielibyśmy przetransportować w inne miejsce lub sprzedać, naciskamy guzik transport, silos 5 i wysyłamy, leci na sprzedaż. Możemy również cały proces technologiczny kontrolować poprzez komórką. Mamy aplikację zainstalowaną i jeśli jest dostęp do sieci komórkowej, również w tej chwili widzimy i słyszymy, że odbywa się proces suszenia kukurydzy. Mogę wejść na komórkę. W każdej chwili mogę pokazać, co się akurat w tym momencie dzieje. Mamy czas, godzinę 29 się suszy, przesypuje się kubełek, podajnik wygarniający wygarnia ziarno, bo powinno być przesypywane, 41 stopni, średnio mamy 41 stopni ziarno nagrzane i suszarnia suszy. Oczywiście również możemy zmienić parametry i możemy ustawać, ale uwaga, bo to grozi zmianą. Jeżeli chcemy zmienić, już usłyszymy sygnał, że coś można działać i teraz już jest bardzo niebezpiecznie, oczywiście niebezpiecznie, to jest bardzo dobrze dla systemu, możemy teraz zmieniać, ale nie będziemy zmieniać, bo nie ma takiej potrzeby. Ale proszę bardzo, na 5 godzin nastawione, czas chłodzenia 40, godzina 45, oczywiście te inne parametry, które dalej, jak długo, no poszczególne zasady, ile jak długo pracuje, jaki jest długi przestój, no i to możemy przeglądać. I tu pokazuje nam, że teraz się pali, 41 stopni, wentylatory chodzą, no i na tym głównie polega. Możemy oczywiście zdalnie z każdego miejsca, jak mamy to, co mówiłem, zasięg, jesteśmy w granicach zasięgu, możemy zmieniać ustawienie suszarni, również ją włączać i wyłączać. Moglibyśmy nie mieć pełnego automatu, moglibyśmy sznurkami, linkami albo wchodzić do góry na silosy, pociągać, przełączać, ale zawsze istnieje pomyłka, można się pomylić, bo kilkanaście żmijek, zasów przełączyć prawidłowo, bo właśnie przyjechało takie zboże, albo z tego chcemy skorzystać, można się łatwo pomylić. A tutaj wykluczyliśmy pomyłki. Mamy fermę reprodukcyjną, gęsinę, pewnie mówiłem kiedyś wcześniej,
i potrzebujemy dokładnie, nie może być mowy o pomyłce. Farma reprodukcyjna, gęsi na jajka, potrzebujemy określone pasze, trudno, żeby wsypać zamiast pszenicy żyto. Wykluczamy takie pomyłki, żeby nie było tego, bo później trudno mieć efekty, jeśli były jakieś tam pomyłki. Teraz będziemy mieli możliwość z każdego silosa skorzystania do woli w zboże. W ubiegłym roku, w przyszłym roku planujemy postawienie następnych dalszych silosów. Cały system sterowania już jest przygotowany, tylko kwestia postawienia dwóch silosów, podłączenia. Myślę, że w przyszłym roku dojdzie to do realizacji. Projekt jest, chęci są. Myślę, że pieniądze jakieś tam się znajdą. Zresztą baliśmy się, bo to susza w tym roku, przeinwestować z własnych oszczędności, z zasobów. To robimy. Myślę, że w przyszłym roku zrealizujemy. I być może jeszcze, jak się uda, a jak nie, to za 2 lata w pełnym automat wytwórnie pasz. Również podobnie jak te silosy, że po naciśnięciu guzika będzie się robiła sama pasza, tylko nadzór ewentualnie komputerowy, komórkowy. O, tędy będzie pewnie droga do jakiegoś tam sukcesu, do tego, że będzie można mieć na wsi więcej trochę czasu. Jestem już dziadkiem, mam 4 wnuków, mogę się z wnukami pobawić, pokazać im, że o, widzicie, dziadek wam pokazuje, jak to wszystko się robi i pracuje, że na wsi nie jest tak źle. Centrum dowodzenia z silosami pokazuje nam, że teraz możemy wysypywać na silos B, możemy zmienić silos pierwszy, silos B, silos A. Naciśnięcie jednym guzikiem F3 powoduje automatycznie poprzełączanie się wszystkich kąsika kubełkowego, wszystkich zasób, które potrzeba i podajników, żeby był silos zasypany. Jadąc dalej, silos pierwszy, silos drugi, silos trzeci, silos czwarty. Naciśnięcie guzika, obojętnie którego, trójką włączamy, czwórką wyłączamy i możemy na transport. Lub na transport, lub zasypać poszczególne silosy. Tak jak mówię, mamy tego do 4 silosów, 5 już nie ma. Wraca się do 3, bo w przyszłym roku będzie dalsze 2 silosy mają stać. Wtedy będzie cały proces. Szafki sterujące, zainstalowany komputer, który na tym wszystkim steruje. Całe podłączenie firma wykonała nam, myślę, że profesjonalnie, bardzo, bardzo dobrze podjęła się, no i wykonała, jesteśmy zadowoleni. Oczywiście teraz jeszcze takie strojenie, który przenośnik ma dłużej, krócej, bo to wszystko musi być powiązane. Jeśli idzie przez 3-4 podajniki, to musicie poszczególnie włączyć pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Na przykład przy włączaniu zasypia od 4, od ostatniego musicie włączać. Przy wysypie od 1 z kolei. Także to jest też bardzo ważne, określone czasy, to tylko jakieś tam regulacje. Ale sprawdziło się, już działamy 3-4 miesiące. Wszystko działa tak jak potrzeba. Teraz słychać, że w automacie chodzi suszarnia. Możemy zobaczyć tutaj na zasadzie suszarni, która teraz też jest komputer, steruje suszarnią. Z suszarnią pali się palnik, przesypuje kubełek, wsypuje do góry suszarni, postępuje proces suszenia. Również możemy oczywiście manualnie zmieniać 5 godzin 35, poszczególne parametry, włącza się, wyłącza, rysunki graficzne, jak postępuje proces, no i mamy pełną kontrolę. Oczywiście możemy oprócz tego, że suszenie jest w automacie, ale możemy przejść na ręczne sterowanie, gdybyśmy to chcieli, nie w automacie, tylko ręcznie dosuszyć, przestawić. I myślę, że to jest czas na te rzeczy, żeby już nawieść, no i do polskich rolników, żeby polscy rolnicy takie rzeczy instalowali. Myślę, że nie jesteśmy pierwsi, ale no, cieszę się, że udało nam się zrobić. Mamy nowe pomysły na nowe rzeczy. W przyszłości, jak mówiłem, za rok albo za 2 myślimy o super profesjonalnej wytwórni pasz. Oczywiście na własne potrzeby, ale super automat. To akurat kosze kukurydzę. W tym dzisiejszym roku jest bardzo słabo wydała, więc kosimy i kosimy. Mało do zbiornika przybywa. Za jakiś czas zbiornik będzie pełen, więc podjedziemy pod przyczepę,
i my sypiemy kukurydzę, która trafi później do naszej suszarni, bo to jest suszarnia porcjowa, więc nie jest w ruchu ciągłym, musi być około 15-16 ton na jeden pełny zasyp. Dzisiejsza technika pozwala nam pokazać dzięki systemowi GPS oraz czujnikowi przepływu masy ziarna i plonów, jakie mamy zasobność akurat w danym momencie na polu. Pozwala to sterować dawką nawozu. Akurat kolorki oznaczają, jak zielony powyżej 5 ton, potem jak niebieski, to poniżej tony hektara. Pokażę inne dane. To akurat pokazuje, ile w danym momencie sypie. Wiadomo, to jest lekkie opóźnienie, bo zanim to jest skoszone, trwa jakieś 15 sekund, aż trafi do zbiornika, a w zbiorniku dopiero jest czujnik, który mierzy przepływ plonu. Akurat skończyliśmy plan jeden, więc podjeżdżamy pod przyczepę, opróżnić zbiornik.